Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej serii. Startuję tu przy tym kamieniu, który jest łudząco podobny do kamienia z gry Remnant from the Ashes. Tu jest drzewo. Tron właściwie. Na takim tronie siedziała taka pani chyba. Nie chcę powiedzieć babcia. Hidden from the dragon's gaze, yet I know your past, your present, your future, just as I know the force of the world stone lingering about you. You have come to defeat the dragon, an ambitious quest, given the overwhelming power he possesses. A quest you cannot achieve unaided. Do not resist the tendrils as they live and writhe beneath your skin. I have given you the first dragon stone. The Stone of Fire, a shard of the dragon's soul, stolen and turned against him. Take the stone's power, draw its strength inside you, and use it in your struggle. And struggle you shall. Three guardians protect the dragon. Three fearsome warriors, all of them able to tear your flesh and grind your bones. The only way to the dragon is through them. When you have destroyed them, when their bodies and souls have been vanquished, only then can you face him. Only then. Can you look the dragon in the eye and tremble before his vast, awe-inspiring might? Go now. Go with my blessing and my watchful eye upon you. Dostaliśmy pierwszą moc. Jakiś samouczek się powinien uruchomić. Jest kontra. To używać, ale myślę, że to przy walce jakieś najbliższe wyjdzie. Z rozmowy z drzewem wyszło, że mamy trzech bossów przed sobą. A jeden z nich na pewno jest golem, bo to nam powiedział kowal. Smocze kamienie nabierają mocy za każdym razem, gdy uderzysz wroga. Kiedy się naładują, naciśnij kwadrat. Efekt zależy od aktualnie wybranego smoczego kamienia. Ale cyczysz broń mocą kamienia, zadając dodatkowe obrażenia. Smoczy kamień tymczasowo przy ripoście. Dobra, czyli ogólnie R1 i R2. Tu. Potrzebny jest klucz, a jak nie masz tego w ekipunku, pojawia się taki znak. No, można było zrobić inaczej ten znak, ale jest jak jest. Tam już widać, świeci się wajcha, czyli to możliwe. To już będzie pierwsze sprawdzenie. A, pod polem ten czerwony pasek się ładuje. Przy ładowanym ataku to nawet nie trzymamy kamienia naładowanego. Po prostu przytrzymujesz się na ataki i bam z ognia. No szkoda, że tu się tych skrzyni nie rozwala. Tak jak i zapewne nie wskakuje się na ten kamień. Zresztą on tutaj nie podskakuje.
też jest takie uproszczenie przez twórców. No jak widać na załączonym obrazku dwóch przeciwników. I jedziesz. No ale myślę, że spotkam. Znaczy na pewno. Jakbym miał to grać wieki całe, to do smoka dojdę i smoka będę starał się pokonać. Chociaż tak jak mówię, nie wszystkie gry, które zaczynałem na kanale, udało mi się skończyć. Ale większość, a jedną z których nie skończyłem, jest na pewno Enter the Gungeon. Tam doszedłem do tej... Wiverna ona się nazywa? Chyba. Ale... Wie o czym mówię. Tak zwany Bullet Hell, to się chyba nazywa. Gdzie pociski po prostu lecą na potęgę. Nawet nie wiem, czy muszę naciskać, żeby nagrywać, bo tam wcześniej pojawił się taki napis z lewej strony, zapisywanie. W tym momencie mogę się przenosić, tylko co to jest za wielki ktoś bez ręki? Tu widzę, że jest jakiś skrót i po drugiej stronie jest rygiel. Nawet nie próbuję go otworzyć. Kraina nie jest zbytnio rozmaicona, po prostu skały. Teraz jakiś mistrz. Przyda mi się wyskoczyć. Skok. Atak na skok. Trzy ataki. Idę na poziomie normalnym. Cały czas to powtarzam. Ale to nie jest poziom... To jest najniższy z możliwych. Nazywa się normalny. Dobra, przyznaję się. To akurat widziałem na filmie, że można gościowi uciec. A tu jest wajcha. Biegniesz szybko. Wciskasz tu. Patrząc na chłopka. I biegiem teraz. Nie trzeba pochować. Nie wiem, czy może... O. Się uprzył. Mam jest to zatrzymywany? Chyba nie. Miałem być tak, że mnie zabije od razu. Posiada pełną moc, energia, by użyć smoczego kamienia na ciśnienie kwadrat. Raczej nie jest. Po pierwsze, nie miał jakichś punktów życia. Po drugie, zabił mnie jednym machnięciem ręki. I mam nadzieję, że będę zaczynał od kamienia, ale chyba nie od kamienia. Dość długo tutaj się to wgrywa, ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, to jest takie przyzwyczajenie z PS5, że cyk i masz, a tutaj tu trochę trzeba... Dobra, to lecimy do pana ważnego. No to nie. Raz. Jak widać na załączonym obrazku, żadna stamina nie schodzi przy tym ataku. Tak w sumie można tutaj na ten moment. O, wiek 19. No dobra, siła i zdrowie. Niech tak będzie. Ale mam już 19 lat. Ciekawe, ile będę miał, jak skończę grę.
ten już tu stoi, czy on już jest bossem, ale drzwi są otwarte. I co jest za nim? Nie mogę go przelecieć. Przelecieć. Minąć. Zaglądaj się w tej sytuacji. Wiem, że powinienem go dotykać. Nie zakładam, że tam za nim jest po prostu jakiś cenny skarb. Bo to nie tak działa. To jest jakiś czarodziej. Czarodziej, powiem. O, jakiś magia. Czarodziej powinien być słabszy, ale nie jest. Tam jest pan z karabinem, czy... No i zapisywanie. To na razie nie będę go bił. No nie mam tu klucza. Niestety jest taka opcja, że gdzieś ten klucz. Kontrę słowo. Atakuj. Chciałem, żeby zaatakował, to ja. Nie, jest to. Nie jest to wymagająca walka. Znałem się, że na przykład oni zostawiają jakieś klucze. Ale jak na razie to nic takiego się nie dzieje. Tak, patrząc na tą grę, można by pomyśleć. Tam znowu czarownik, czarownik. Tam czarownik, czarownik, a mi go na razie. Sposób z tym ogniem, z płomieniem. Miałem powiedzieć, że trochę można pomyśleć, że... że to wygląda jak gra, która została zrobiona w Dreams. Taki drugi kamień. Już z tego nie korzystałem, ale nie wiem jak to działa. No wiem, że trzeba nacisnąć trójkąt, ale... dwa z dwóch. Jakby dwa zapasowe życia. Tam jeszcze chodzą czarowniki. No tam jest czarownik na pewno i trzeba by go pokonać. Dreams to każdy chyba wie, co to jest. Tutaj te drzwi chciałem upadać. Ktoś tam tupie. Zdaje się. Nawet nie próbuję tych kąt. To jak w każdej grze jest zawsze trudne, żeby wycelować w odpowiednim momencie, nacisnąć to. To by się przydało, żeby coś było. Ale jak mówię... Skok właśnie atak. Zrobić. Nie zabieram. Dużo. Ale cóż. Byle do przodu. Jakiś płomień i prawdopodobnie trzeba tu przyciągnąć jakiś kamień. O, jest kolejny list chyba, co? Nie, kurwa. No raczej jest... korb.
Nie mogę użyć. Ciekawe. Bo wydaje mi się, że do korby jeszcze potrzebna jest rączka, która pozwoli nam kręcić tą korbą. A tu jest skrót. To znowu jest z drugiej strony wajcha, znaczy ta wajcha taka i skobel, że tak powiem. No ale dobra, to są jeszcze miejsca, w których nie byłem. Zapisywanie, więc jakiś istotny moment. Czy to tu jest miejsce na korbę? Też nie. No dobra. Muszę bacznie obserwować podłogę. Jeszcze jest jedno miejsce chyba, w którym nie byłem. Znaczy na pewno nie byłem za tym wielkoludem tam. Ale żeby go przewieźć, to by było chyba trudno. Tak. Tam po drugiej stronie byłem. I tu. Tu mamy drzwi, ale one były zamknięte, bo wymagają klucza. Trochę słabo są te przedmioty oznaczone, bo ja tutaj mogę coś przegapić. To w tym momencie zastanawiam się, czy ja czasami się nie wracam. Bo chyba się wracam. A, bo tu był wielkolud. A zaryzykujmy. Tak tylko sprawdzić chciałem. Co to jest? A to jest po prostu lustro. To chyba nie jest boss, który jednym ciosem zwala. O ty chłopcze, ty. I teraz pytanie, bo parę razy miałem zapisywanie w międzyczasie. Skąd będę zaczynał? Czyli należałoby znaleźć rączkę. Rączkę do korby, dzięki której przekręca, tworzy bramę i dużo rzeczy się zmieni. No dobra, zobaczmy, gdzie będę. Słabo. Przecież było zapisywanie. Co 10 lat ja podtrzymuję nowy talent, bo natura talentu zmienia się w miarę starzenia postaci, więc wybieraj mądrze. Wybierz nowy talent. Aha, bo już mam 20 rok. Dobra. Brutalna siła. A to też fajnie, będzie jakaś nowość. Rosnąca siła twoich mięśni, wzmaga szczęśliwą moc. Ok. Staje się coraz silniejsze, rośnie twoja wytrzymałość, energia. Dzięki nim zdobywasz więcej doświadczenia. Myślę, że siła albo wigor, czyli a pójdźmy na razie w ten wigor. Zobaczymy, jak to będzie potem szło. Dobra, tu zrobię cięcie, żeby tego jeszcze raz wszystkiego nie przechodzić. I połączę to z miejscem, w którym znajdę tę rączkę. Dobra, myślę, że nagram od tego miejsca, bo tu prawie nie schodziłem. Tu było to drugie oko. I być może tutaj znajdę brakującą korbę. Nie tyle korbę, co rączkę do korby. Tam jest jakiś mistrz. Stary metal. No, moim zdaniem to jest to, czego szukam. Element składowy korby. Trochę z wyczekiwaniem. Czekam na wyczekiwanie, czekam. Trochę te odskoki są słabe. Czekam na kolejny list. Sarla chyba, tak? Kolejny list od Sarla. To w międzyczasie zdobyłem jakiś poziom, no tak się te poziomy, to powiem wam szczerze, ostro szybko zdobywa. Teraz się okaże, że tamtej korby nie mam
zapisanej. Nie chodzi o to. Nie chodzi o to, że jak jest zapisywanie stanu, to nie tyle stanu gry, co postępów. No ale tu mamy skrót. No dobra. Mam nadzieję, że te kamienie się jakoś odnawiają. Chciałem nacisnąć X. Tu nawet nie ma co próbować wchodzić na górę. Można ze sobą łączyć niektóre przedmioty. Czyli mam już, myślę, wszystko co trzeba. Mam już też trzy odłamki. Metalowy trzonek i to, i metalowy połącz, proszę bardzo, plus z czym? Z metalowym trzonkiem. Kurwa. Uchwyt korby i ruchome smocze serce. Naładuje się dopiero wraz ze śmiercią właściciela. No dobra, czyli muszę umrzeć, ale tu naciśnię, aby ją ulepszyć. Się dzieje. Ja bym to tutaj ulepszył. Właśnie. 50. Proszę bardzo. Kontynuować. No mam nadzieję, że tu jest tylko miecz. Następny talent przy 30 latach. No ale dobra. Mam korbę. Nie zawaham się jej użyć. No, działa. Z boku jest magii, proszę uważać. No dobra. Kręg wasz wstydu oczy. No chyba jakby zginę, to odzyskam kolejne serce. O. Jednak. Misiu kolorowy zawędrował. Nie mogę się tego wrócić, bo ja tutaj nie mam szans w ogóle go atakować, bo się... Czarodziej powinien być słabszy, bo czarodziej chodzi tylko w tych swoich szatach. I tyle go widzieli. Tam był jeszcze jeden taki posąg. Tu jest lustro. Czy ten posąg bym obalał? Czy tam mogę teraz włożyć korbę? A posąg był tu. Myślę, że nie. Właśnie nie mam żadnego przedmiotu. Więc tu będzie trzeba wrócić po prostu. Na górze jest magik, który próbuje strzelać, ale dobra, otworzyłem bramę. Więc sprawdźmy, co jest za bramą. To jest lustro. Dobra, zanim do lustra. Może tam jest przejście do bossa. Myślałem, że tu jest śmierć, ale tu są schody. Chyba, że to jest jakiś skrót. Też trzeba przewidzieć. No tu może będzie jakaś brama i w ten sposób, a tam gdzieś leży ten potwór. Patrzcie, ile on ma życia. Chociaż nie dałem, że brałem. Nie no. Są jacyś przeciwnicy, ale szału nie ma. Żeby mi się tu nie aktywował zaraz jakiś filmik. No nie wiem. Nie wiem, czy tam można spaść, więc sprawdzę na razie to lustro. A potem spróbuję tam skoczyć. Nie wiem, jak to jest z tymi upadkami, a tu może być, że nic się nie dzieje. Ale coś się dzieje. Czy tak się wchodzi do bossa przez mgłę? Coś czuję, że nie. Na szczęście. Aha, są tu też różne zagadki. Płynek nic nie.
co ja tu mam, żeby ustawić? Chyba to, co było na drzwiach, jak wchodziłem. Czasami jest tutaj jakaś podpowiedź. Mogę też otworzyć drzwi, a tu jest skrót. Jakże cenny, jakże potrzebny. Zapisywanie. Myślę, że w tym momencie właśnie jest to zapisane, to jak trzeba. Cenny skrót. Dobra, ja tu się pochylę nad tą zagadką. Możemy jeszcze dopnę tutaj do odcinka. Myślę, że tutaj po prostu trzeba jeden kamień przynieść, dopiero wtedy to układać, bo w tych rzeczach są wszystkie kamienie. A tutaj jest miejsce. Dodatkowo jest wyświetlany ekwipunek, żeby użyć go. Nie wiem, może to są też jakieś portale. W każdym razie tam przechodząc przez to lustro, otworzyłem sobie skrót. A tu... To jest miejsce, chciałbym przejść. Moim krokiem będzie tutaj pozwiedzać. Dobry, mam lok. Nie, mam dobry łuk. Dobra. Mistrzu. To jest ta ciekawość. Dobrze, bo robi ucieczkę. I jeszcze cię tam przyatakuje. Trudno go obronić. Obronić, blokować. Dobra, dobra, bo tak to będę szedł i szedł. Pokonam jeszcze tego. Dobra, takim mocnym atakiem przełamanie. Tam już kolejna rzecz. Być może tam jest ten kolejny, czy ten kamyk, który trzeba włożyć do tej maszyny. W każdym razie stąd na pewno będę startował. Tu będę miał drzwi otwarte i widzimy się. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Z tego miejsca startujemy, drzwi otwarte. Nawet trochę się podziała w tym odcinku. Tymczasem.